Thank you.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Rada, Szanowny Panie, Szanowny Ołtysi. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015. W roku 2015 Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń. Stan liczbowy Komisji na koniec roku wyniósł 9 osób z 10. Zakres pracy Komisji obejmował m.in. następujące tematy. Kontrolę wpływów i wydatków Domu Kultury za rok 2015 w zakresie organizacji pracy, stanu zatrudnienia, wynagrodzeń, wydatków na utrzymanie gazety okołodziemieckiej oraz wydatków na realizację. Kontrolę wpływów i wydatków SPZ okołodziemieckiej, szczególnie w zakresie organizacji pracy oraz zatrudnienia. Zaopiniowanie budżetu gminy okołodziemieckiej za rok 2015 oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza. Kontrolę działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie stanu zatrudnienia, wynagrodzeń, rodzaju świadczonych usług, kwot wydanych na poszczególne rodzaje świadczeń, kontrolę wydatków miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2015 oraz funkcjonowanie filii bibliotecznych w zakresie prac oraz wydatków na ich utrzymanie, kontrolę gospodarki mieszkaniowej administrowanej przez gminę okrężenie w zakresie ściągalności czynszów, remontów i inwestycji, kontrolę wpływów i wydatków w zakładzie gospodarki komunalnej, ściągalność podatków przez Urząd Miasta i Gminy Obrodzieniec. Posiedzenia komisji odbywały się w obecności kierowników lub reprezentantów działów, którzy odpowiadali na pytania komisji. Oprócz planowych działań komisja odpowiadała na bieżąco na pytania innych jednostek samorządowych oraz rozpatrywała skargi mieszkańców, którym drogą korespondencyjną udzielała stosownych wyjaśnień. W miarę możliwości oczywiście mieszkańcy zainteresowane osoby na komisji były zapraszane. Uczestniczyli, jeżeli mieli taką ochotę, i na bieżąco pozyskiwali pożądane przez siebie informacje. W oparciu o roczne doświadczenie pracy komisji w wyniku wewnętrznego dialogu członków komisji został opracowany plan pracy na rok 2016. Z mojej strony chciałbym podziękować za zaangażowanie pracy komisji panu burmistrzowi, wszystkim kierownikom, naczelnikom, pracownikom, którzy byli obecni podczas posiedzeń i byli wszystkich odpowiedzi na nasze pytania, a także mieszkańcom, którzy brali udział w planie pracy, no i przede wszystkim wszystkim członkom komisji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Proszę Pani. Ja chciałbym zabrać głos, bo będziemy to teraz głosować, akceptować, tak? Ja chciałbym zabrać głos odnośnie komisji. Jestem członkiem komisji rewizyjnej. Do pana przewodniczącego, też do radnych. W jednym z punktów była w planach kontroli komisji rewizyjnej na 2015 rok była spółka Zamek. Niemniej ze względu na to, że była informacja odnośnie tego, że wojewoda nie wiem, w jakiś sposób czy uchylił, czy zakwestionował pracę kontroli komisji rewizyjnej. A widzę, że teraz przedstawiając sprawę na planu kontroli komisji rewizyjnej na 2000 wraca ten sam punkt, czyli kontrola działalności spółki Zamek. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że my, spółka Zamek dla nas jest bardzo istotną spółką. Naprawdę dla gminy jest przedstawiciel spółki Zamek, jest bardzo istotną spółką i chyba powinniśmy jednak z racji tego, żeśmy, to jest zauważalne dla mnie w tym roku, że myśmy tego sprawozdania, bo w ogóle no, nie mieliśmy wglądu, jak to spółka... Nie, sprawozdanie jak... uzyskałem od pana burmistrza, wystąpiłem i sprawozdanie zostało przekazane komisji rewizyjnej. Ale komisja rewizyjna raz, że po pierwsze, raz, że miała w programie, jest, mam przed sobą. Dwa, ten program nie został, że tak powiem, ze względu patentu, zaraz wytłumaczę dlatego, ja to przyjmuję do wiadomości, że tak jest. Niemniej chcę to zaznaczyć, że to dla gminy jest ważna spółka. To nie jest spółka, która jak gdyby działa jak gdyby tam na swoim podwórku, ale realizuje nasze jak gdyby zwłaszcza wizerunkowe, czy takie nie wiem, medialne i reklamowe ma zadania. Chciałbym, żebyśmy nie wiem, w jakiś sposób
na przyszłość przynajmniej Patryk mieć na uwadze, że komisja rewizyjna też chciałaby mieć jak gdyby pogląd, jak ta spółka działa, jakie ma wyniki, jakie ma, że tak powiem, problemy, jakie ma osiągnięcia i tak dalej. Dziękuję. Bardzo proszę panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Szanowni Państwo, na ostatniej, Szanowny Panie Radny, na ostatniej komisji rewizyjnej przedyskutowaliśmy ten temat, był Pan Sekretarz obecny i zdecydowaliśmy się zawrzeć te informacje, o których Pan mówi, ten punkt. On jest troszeczkę inaczej sformułowany. Faktycznie, że z powodu tego, że wojewoda no, zakwestionował możliwość kontroli, aczkolwiek jak Pan zauważył, spółka Zamek jest częścią naszej gminy i jej zakres pracy jest bardzo istotny z punktu widzenia i mieszkańców, i przedsiębiorstw, więc mamy tutaj przyjęte informacje o działalności spółki Zamek na rok 2015, nie kontrolę, ale sprowadzi się to do pozyskania przez radnego pożądanych informacji. I na ostatniej komisji taki zapis gremialnie uchwaliliśmy. Wydaje mi się, że to będzie zadowalające dla każdej ze stron. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może tak uzupełniająco chciałem tak właśnie powiedzieć, że spółka Zamek od zawsze, od kilkunastu już lat, stara się przedstawiać swoją pracę w corocznych sprawozdaniach. Mało z tego, my staramy się to robić tak, jakby to była jednostka budżetowa, chociaż tak faktycznie od strony prawnej spółki prawa handlowego nie podlegają kontroli czy nadzorowi przez Radę. To wynika z przepisów ogólnych. My zawsze staraliśmy się z tą informacją wywodzić tutaj do radnych, zawsze się nią nie dzieliliśmy. Myślę, że w tym roku też będzie tak samo. Natomiast faktycznie, tak Pan Przewodniczący wskazał, nie będzie to kontrola spółki, ale te informacje, które Rada chce, które spółki dotyczą, są informacjami publicznymi, będą przekazywane. Natomiast no, nie możemy tego nazwać faktycznie kontrolą, bo po prostu no, tutaj no, niejako jest pewna kolizja z zasadami, z prawem. Nadzór właścicielski sprawiany przez na spółkę realizowany jest przez Radę Nadzorczą, na którejś z posiedzeń tutaj powiedzmy w tym terminie wyznaczonym przez komisję rewizyjną możemy takie sprawozdanie czy nawet zaprosić tej Rady Nadzorczej na posiedzenie i będziemy rozmawiali. Podzielam ten pogląd, że spółka Zamek jest bardzo ważnym naszym podmiotem, ale no, nie możemy formalnie kontroli przeprowadzać, a jedynie uzyskać informacje. Tak to po prostu jest z tym prawem. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do komisji rewizyjnej? Nie ma. To bardzo proszę, kolega Fabiańczyk. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Panowie Sądyści, zaproszeni goście. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego za rok 2015. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku odbyła 25 posiedzeń. Potwierdzenie jest lista obecności, protokoły spotkań do prądu w Biurze Rady. Pismo pisma Pana Burmistrza, Radnych, Mieszkańców Gminy Obrodzieniec były rozpatrywane w regulaminowym trybie. W 2015 roku nie zgłoszono uwag do pracy komisji. W trakcie odbytych spotkań komisja zajmowała się niżej podaną tematyką. Planowanym zakresem robót na drogach, ochroną środowiska, oceną wykonania budżetu za rok 2014, oceną realizowanych przez gminę inwestycji, działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, gospodarką mieszkaniową, wykonaniem budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, założeniami do projektu budżetu w zakresie inwestycji, stawkami podatkowymi i projektem budżetu. Jest taka informacja dla Pana Burmistrza, ale go nie ma, na pewno to jemu przekażę to sprawozdanie jeszcze. Jest taka sytuacja, że przewodniczący komisji przypomina Panu Burmistrzowi o wniosku w sprawie budżetu obywatelskiego dla miasta Ogrodzieńca. Inicjatywa radnych reprezentujących okręg Ogrodzieńca, pisemny wniosek zgłoszono w 2015 roku.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana przewodniczącego? Nie ma. Do pani radna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Państwu życie na 2016 rok przedstawia się w sposób następujący. Paragraf pierwszy, wykonać zmiany w planie dochodów i wydatków, zwiększając plan dochodów w dziale 600 transport łączny, rozdział 616 drogi publiczne gminne o kwotę 1 503 868 zł z tytułu udziału dotacji z budżetu państwa na realizację zadania przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Piastowska i Południowa w celu usprawnienia układu komunikacyjnego i powyższą kwotę zwiększyć plan wydatków w dziale 600 transport łączność rozdział 616 drogi publiczne o 1 503 868 zł. W paragrafie drugim dokonać zmian w planach przychodów i wydatków w budżecie na 2016 rok w sposób następujący. Zwiększyć plan przychodów w paragrafie 9500 wolne środki w stosunku do środków z roku 2015 o kwotę 1 354 330 zł i powyższą kwotę przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w następujących dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 852 14 zasiłki i pomoc na duże składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne rentowe o kwotę 41 000 zł i stan dofinansowanie osób w domach pomocy społecznej i dział 852 pomoc społeczna, rozdział 852 19 środki pomocy. W dziale 710 działalność usługowa, rozdział 710.04 plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25 461 zł. To są wydatki, które powinniśmy zapłacić w ubiegłym roku, ale w związku z tym, że realizacja zadania przedłużona na ten rok, musimy to zapłacić, ale zostały one środki z roku ubiegłego. Dział 600, następnie zwiększamy o kwotę 764 869 tysięcy, to jest na wydatki inwestycyjne, to jest dofinansowanie, nasza część w realizacji zadania przebudowa ciągu dróg gminnych, ulica Piastowska i Południowa. Następnie zwiększy dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 9000 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska. Kwota 184 000 zł, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, to też zadanie nie zostało do końca założone z 2015 roku zrealizowane, w związku z tym te środki zostały niezapłacone i musimy to je przeliczyć jako wolne środki na rok bieżące organizacji. Następnie rozdział 9002 gospodarka odpadami, zwiększamy wydatki majątkowe o 70 000 zł. To jest zadanie kompleksowe mieszkania odpadów azbestowych z budynku publicznego w gminie Ogrodzieniec na dokumentację architektoniczną budowlaną o kwotę 70 000 zł. W dziale 995 pozostała działalność, zwiększamy wydatki inwestycyjne o 160 000 zł. To też jest dokumentacja. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynkach publicznych. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 921.09 Domy Kultury i Świetlice i Kultury za kwotę 15 000 zł. To jest dotacja na realizację zadań bieżących do Domu Kultury. Rozdział 921.95 pozostała działalność, to potem 30 000 zł. To są wydatki majątkowe na realizację zadania gminy, na reaktywację i rewitalizację, rozwój usług społecznych na terenie gminy Ogrodzieniec. To jest dokumentacja też. Dział 926 Kultura Fizyczna, rozdział 926.95 pozostała działalność, to potem 40 000 zł na wydatki majątkowe. Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu, też dokumentacja architektonicznego programu. Paragraf trzeci, wykonać zmian w planach wydatków między działami w sposób następujący. Zmniejszyć plan wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 9003 oczyszczenie miast i wsi o 55 000 zł. Jest to wydatki statutowe, zmniejszamy i zwiększamy o powyższą kwotę, to jest 55 000 zł, dział
600, transport łączny, czyli będzie 690, tylko została działalność, wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Bardzo proszę, panie Kapieczkowie, maszynowie powstały, że budżet po wprowadzeniu zmianek na dzień, tam jest wpisane 11, na dzień 15, na dzień dzisiejszy. To są wszystkie uwzględnione zmiany. Uchwały przygotowane w 11. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi dochody 29 576 074 zł, przychody 5 154 330 zł. Łącznie dochody i przychody stanowią 34 730 404 zł. To jest wydatki 33 944 404 zł. I rozchody, czyli skład pożyczek 786 tysięcy. Łącznie wydatki i rozchody stanowią 34 730 404 zł. W paragraf 5 wykonać zmian w załączniku numer 9 zostawienie planowania kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy. To jest załącznik do uchwały numer 9 z 29 grudnia 2015 roku i załącznik w związku z której zmianie w związku z zwiększeniem dotacji na dochód. To jest załącznik po dotacjach. I również w paragrafie 6 dokonać zmian w załączniku nr 12, plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku, też do uchwały Rady z 29 sierpnia 2015 roku. I w związku z wprowadzeniem powyższych zmian w wydatkach inwestycyjnych uległa zmiana również w planie wydatków poszczególnych zadań wprowadzonych do tego załącznika. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Chciałem jeszcze dodać, że te zmiany były omawiane na komisji wspólnej w piątek. Jakieś zapytania? Bardzo proszę, nie widzę, bardzo proszę o przedstawienie. Rada Miejska w Ogrodzie uchwala, co następuje. Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok w sposób szczegółowo przedstawiony przez panią Kamil i zawarty materiał. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? 14 głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie kierunku zielonego burmistrza miasta i gminy Mazowieckiej w sprawie przełączenia luzowa 3. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Projekt tej uchwały związany z sytuacją, która funkcjonuje już od 10 lat, dotyczy mieszkańców zameldowanych przez gminę Ogrodzieniec, przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec w Gruzowie przy ulicy Młodzieży od numeru 1 do numeru 10 obecnie, a położonych mieszkańców domów położonych w obrębie sołectwa Biskupice na terenie gminy Pilica. Tak akurat się ułożyło, że przez Gruzów, która stanowi jedną miejscowość, zabudowa jest wzdłuż jednej praktycznie ulicy po prawej i po lewej stronie. Za numerem 10 przebiega granica dwóch gmin. I jadąc do Gruzowa od strony Biskupic, od strony Giebła, pierwsze kilka domów znajduje się w obrębie geodezyjnym Biskupice, a następne znajdują się już w obrębie gminy Pilica, gminy Brodzieniec. Sytuacja taka trwa od kilkudziesięciu lat. Pierwsze osoby były meldowane jeszcze pod adresami Gruzów 1, Gruzów 65 w latach 50., w latach 60. Obecnie zameldowanych jest tam ponad 28 osób. Te osoby były meldowane dlatego, że uważali mieszkańcy tych domów, zawsze uważali się za mieszkańców Gruzowa, utożsamiają się z tą społecznością, aktywnie uczestniczą w życiu tej społeczności, uczestniczą w zebraniach mieszkańców, uczestniczą w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej,
aktywni byli przy budowie remizy, remizy w Gulcowie. Teren ten, pomimo tego, że znajduje się, jeśli chodzi o te 10 domów, na terenie gminy Pilica, zawsze był administrowany przez gminę Ogrodzieniec. Infrastruktura, jaka powstała, była związana z działalnością gminy Ogrodzieniec. Powstały wodociąg, został wybudowany przez gminę Ogrodzieniec. Słupy oświetleniowe również powstały z inicjatywy gminy Ogrodzieniec. Także gmina Ogrodzieniec utożsamia się z mieszkańcami, utożsamia się z tym terenem, gdzie gmina zainwestowała w infrastrukturę komunalną. Mieszkańcy też jednoznacznie, jednogłośnie uznają się za mieszkańców gminy Ogrodzieniec. Natomiast no, tak się złożyło, że granica administracyjna dwóch gmin, gminy Ogrodzieniec i Pilica, przebiega przez miejscowość i dzieli tą miejscowość na dzień dzisiejszy na dwie części. Mieszkańcy tych domów położonych przy ulicy Młodzieży od numeru 1 do 10 wielokrotnie wyrażali swoje zainteresowanie i chęć, żeby być pełnoprawnymi członkami wspólnoty gminy Ogrodzieniec. W ostatnim roku te problemy związane z tym podziałem administracyjnym dotknęły ich przy realizacji projektu dotyczącego montaży solarów na terenie gminy Pilica. Nie mogli skorzystać z możliwości montażu solarów na swoich domach, gdyż no, gmina po uzyskaniu wyjaśnień z Urzędu Marszałkowskiego musiała tutaj przyjąć takie stanowisko, że są to mieszkańcy zameldowani na terenie innej gminy i nie bardzo mają możliwość skorzystania z montażu tych solarów. Także to tutaj szczególnie te ostatnie miesiące spowodowały reakcję mieszkańców, którzy chcą ostatecznego wyjaśnienia ich sytuacji, a ich stanowisko jest takie, że chcą być w pełni członkami gminy Ogrodzieniec. Za członków społeczności sołectwa Gulców uznają się od zawsze i są aktywnymi mieszkańcami sołectwa Gulców. W ostatnim czasie odbyło się kilka spotkań, kilka pism wpłynęło w tej sprawie. I jest propozycja projektu tej uchwały, która zakłada, że rozpoczęłyby się czynności związane ze zmianą granic administracyjnych. Patrząc na sposób rozwiązania tej sytuacji, uwzględniając wolę mieszkańców, którzy jednoznacznie się wypowiedzieli, że chcą należeć do gminy Ogrodzieniec, konieczna byłaby zmiana granic administracyjnych. Inna możliwość, którą proponuje gmina Pilica, to przemeldowanie osób z gminy Ogrodzieniec do gminy Pilica, ponieważ no, oni są zameldowani na terenie w obrębie sołectwa Biskupice. Przedstawię może te podstawowe dokumenty, na jakie powołuje się uchwała, wskazując ich treść. W dniu 8 grudnia, po kilku interwencjach ze strony mieszkańców, ze strony sołtysa Gulcowa, pana Janusza Kaczewskiego, doszło do spotkania w Gulcowie, w którym uczestniczył burmistrz Andrzej Mikulski i uczestniczyli mieszkańcy Gulcowa od numeru 1 do numeru 10. Burmistrz przedstawił informacje dotyczące aktualnego stanu, jeśli chodzi o wymianę pismo, informacje ze strony gminy Pilica. Natomiast mieszkańcy jednogłośnie wyrazili stanowisko, że chcą być pełnoprawnymi mieszkańcami gminy Ogrodzieniec. Wnoszą o rozpoczęcie procedury prawnego uregulowania przeniesienia gruntów, na których mieszkają, do obrębu Gulców. Mieszkańcy chcą przygotować pismo dotyczące włączenia ich nieruchomości do gminy Ogrodzieniec i korzystania z pełni praw mieszkańców gminy Ogrodzieniec, oraz chcą spotkać się na wspólnym spotkaniu z burmistrzem miasta i gminy Ogrodzieniec oraz burmistrzem miasta i gminy Pilica w tej sprawie. W trakcie dyskusji mieszkańcy pytali, jak będzie wyglądać procedura zmian granic geodezyjnych,
Jakie koszty są z tym związane, w szczególności zmiany treści w rejestrze gruntów i księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Kulcowa, ulica Młodzieży od numeru 1 do numeru 10. W dniu 16 grudnia do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec wpłynęło pismo podpisane przez 30 mieszkańców tych domów położonych przy ulicy Młodzieży od numeru 1 do 10 o następującej treści. My, osoby zameldowane w Kulcowie przy ulicy Młodzieży od numeru 1 do numeru 10 w domach położonych na terenie obrębu geodezyjnego Biskupice oświadczamy, że chcemy być pełnoprawnymi mieszkańcami gminy Ogrodzieniec. Zwracamy się do gminy Ogrodzieniec i gminy Pilica o uregulowanie naszej sytuacji, abyśmy mogli w pełni korzystać z uprawnień przysługujących mieszkańcom gminy Ogrodzieniec. Czujemy się, jesteśmy członkami wspólnoty samorządowej sołectwa Kulców gminy Ogrodzieniec. Z tym sołectwem jesteśmy związani od zawsze. Mieszkamy w Kulcowie przy jednej ulicy, ulicy Młodzieży. Korzystamy z tej samej drogi i infrastruktury. Aktywnie uczestniczymy w życiu sołectwa Kulców. Jesteśmy członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulcowie. Jesteśmy związani z gminą Ogrodzieniec. Od lat 50. XX wieku byliśmy meldowani w gminie Ogrodzieniec, a faktycznie jesteśmy członkami społeczności Kulcowa. Infrastruktura komunalna, z której korzystamy, została wybudowana przez gminę Ogrodzieniec. Korzystamy z ogrodzienieckiego wodociągu, osiedlenia opłacanego przez gminę Ogrodzieniec. W najbliższych miesiącach dla nas zostanie wybudowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu hydrofor, który poprawi ciśnienie dostarczego naszych domów na zamieszkałych przez nas działkach. Liczymy na zrozumienie ze strony gminy Ogrodzieniec i gminy Pilica. Taka sytuacja nie może dłużej trwać, bo nie możemy korzystać z pełni praw ani w jednej, ani w drugiej gminie. Nie jest naszą wolą wywoływanie jakichkolwiek sporów, a jedynie uregulowanie stanu funkcjonującego od dziesiątków lat. Chcemy rozwiązać ten problem w sposób jak najmniej uciążliwy dla nas i obu gmin. Zgodnie z tą deklaracją co do spotkania z burmistrzem miasta i gminy Ogrodzieniec, miasta i gminy Pilica, w dniu 14 stycznia doszło do spotkania w Kulcowie, w którym uczestniczył burmistrz Ogrodzieńca Andrzej Mikulski, burmistrz Pilicy Artur Janosik, przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu pan Zygmunt Podsiadło, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy pani Przybylik oraz pracownicy urzędu i oczywiście uczestniczyli mieszkańcy ulicy Młodzieży od numeru 1 do numeru 10. W trakcie tego spotkania między innymi burmistrz miasta i gminy Pilica Artur Janosik przedstawił stanowisko gminy Pilica, wskazując, że mieszkańcy zostali zameldowani na terenie gminy Ogrodzieniec pomimo położenia domów na terenie gminy Pilica. Zapoznał też z treścią pisma z 12 listopada 2005 roku, pisma Urzędu Miasta i Gminy Pilica, w którym kierowano do Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu pismo o przemeldowanie tych mieszkańców do gminy Pilica. Sołtys Janusz Łupaczewski przedstawił informację o powstaniu Kulcowa, wyraził też wolę mieszkańców, którzy zawsze uważali się za mieszkańców Kulcowa, angażowali się w tworzenie tej społeczności i infrastrukturę komunalną. Mieszkańcy ulicy Młodzieży od numeru 1 do numeru 10 w Kulcowie wypowiadali się, że chcą być w gminie Ogrodzieniec. Tworzą jedną miejscowość. Nie chcą być podzieleni na dwie miejscowości. Czują się mieszkańcami Kulcowa. Dzieci byłyby podzielone na dwa obwody, choć mieszkają w jednej miejscowości. Ponadto mieszkańcy wielokrotnie w trakcie tego spotkania podkreślali, że chcą uregulować tą sytuację, ponieważ jest ona dla nich uciążliwa. W trakcie tego spotkania przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło podkreślił, że Rada Miejska w Ogrodzieńcu powinna uszanować wolę mieszkańców. Konieczne jest uregulowanie tej sprawy i Rada Miejska zapewne uwzględni mieszkańców chcących pozostać w gminie, wolę mieszkańców chcących pozostać w gminie Ogrodzieniec. I realizując powiedzmy tę wolę mieszkańców wyrażoną wielokrotnie i w pismach kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec wyrażono w trakcie tych spotkań, został przygotowany projekt uchwały, który uwzględnia te wnioski i te propozycje mieszkańców. Ta uchwała ma charakter intencyjny.
W przypadku jej podjęcia uchwalenia przez Radę Miejską dałoby to możliwość działania burmistrzowi, który dzięki temu byłoby możliwe ustalenie harmonogramu, charakteru i całej procedury związaną ze zmianą granic administracyjnych, bo widać, że w tym kierunku chcą mieszkańcy zrealizować chcą powiedzmy uregulować tą sytuację. Jeśli chodzi o kwestie formalne, zmiana granic administracyjnych wiązałaby się z pewną procedurą, którą trzeba było bezwzględnie przeprowadzić. Jest ona związana z tym, że efektem końcowym byłoby rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych. Dzieje się to tylko i wyłącznie na wniosek Rady Miejskiej. W tym przypadku Rada Miejska w Ogrodzic mogłaby wystąpić z takim wnioskiem. Ten wniosek powinien zawierać opinię obydwu rad, czyli Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i Rady Miejskiej w Pilicy. Powinny być te opinie poprzedzone konsultacjami społecznymi. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie dotyczące także wysokości kosztów związanych ze zmianą granic administracyjnych. I powinien zawierać pewne dokumenty geodezyjne, szczegółowo już wskazujące, jakiego obszaru by ta zmiana dotyczyła. Ten wniosek zostałby skierowany do wojewody, który zaopiniowałby go, skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który z kolei w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez niego skierowałby go na posiedzenie Rady Ministrów. W przypadku tych mieszkańców zameldowanych przy ulicy Młodzieży od numeru 1 do numeru 10 chodzi o kilkanaście hektarów. Dotyczy to obszaru działek, na których położone są i domy, i pola za domami, bo tak są kształtowane te działki. Także dotyczyłoby to dosyć zwartego obszaru o takim kształcie przypominającym regularny trapez. Także ten obszar nie jest za duży i wydzielenie tego terenu o powierzchni kilkunastu hektarów byłoby tu niezbędne, żeby tą sprawę uregulować. Tu nie potrzeba, nie rozmawiamy o setkach hektarów, ani innych nieruchomościach tych osób położonych na terenie gminy Pilica, tylko o nieruchomościach, na których mają położone domy. Podjęcie uchwały umożliwi przygotowanie takiej informacji wstępnej i całej powiedzmy, określenia procedury szczegółowej, jakby to miało wyglądać. I dopiero wtedy Rada Miejska w Ogrodzieńcu mogłaby stanowczo już, powiedzmy, wyrazić swoją wolę co do podjęcia już zdecydowanych działań co do zmiany granic administracyjnych. Na etapie stworzenia wniosku ważne są konsultacje społeczne, ważna jest opinia jednej i drugiej rady i opinia wojewody, także to jest taka procedura dosyć złożona, a na koniec mamy stanowisko Rady Ministrów, która samodzielnie podejmie tą decyzję i może ten wniosek uwzględnić, może tego wniosku nie uwzględnić, ale wydaje się, że tutaj ta wola mieszkańców wyrażona jednoznacznie wskazuje nam, że jednak powinniśmy iść w kierunku zmiany granic administracyjnych. Jeśli chodzi o koszty związane ze zmianą granic administracyjnych, to niewątpliwie będą pewne koszty. Natomiast trzeba wskazać, że jeśli chodzi o mieszkańców, o posługiwanie się przez nich dokumentami, to tu sprawa jest klarowna, ponieważ oni mają dokumenty wystawione na adres zameldowania w gminie Ogrodzieniec. Nie ma potrzeby zmiany dokumentów tożsamości, nie ma potrzeby zmiany prawa jazdy, innych dokumentów, na których jest adres zameldowania. Adres zameldowania by się nie zmienił w przypadku zmiany granic administracyjnych. Zmieniłyby się dane dotyczące nieruchomości, czyli zmiany byłyby dokonane w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych. Ze względu na powierzchnię, która nie jest zbyt duża, tego terenu 12 hektarów, te działki liczą po, to jest, tych działek może być około 20.
20, także te zmiany też nie byłyby zbyt kosztowne i zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Tu trzeba byłoby się liczyć, że część z tych kosztów musiałaby być poniesiona przez gminę Ogrodzieniec. Natomiast wydaje się, że jest to niezbędne, żeby uregulować ostatecznie sprawę przynależności tych mieszkańców do gminy Ogrodzieniec. Uchwała ma charakter tylko i wyłącznie intencyjny, nie daje możliwości jakichś stanowczych rozstrzygnięć, ale daje burmistrzowi możliwość działania i jest też zajęciem pewnego stanowiska takiego inicjującego sprawę przez Radę Miejską. W dalszej kolejności, oprócz procedury, ważne jest tutaj porozumienie się z gminą Pilica. Te rozmowy już trwają. Porozumienie się i z radnymi, którzy uczestniczyli w zebraniu mieszkańców 14 stycznia i z burmistrzem Pilic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja mam takie pytanie. To wszyscy mieszkańcy objęci tym przeniesieniem chcą za tym, żeby przenieść do Ogrodzieńca? Tak, wszyscy działają. To chyba to nie ma najmniejszego, że tak powiem, nawet przecinka, że wola mieszkańców, którzy jeszcze chcą do Ogrodzieńca przynależeć, że my jesteśmy za tym. Oni przynależą do Ogrodzieńca. Ale są zameldowani, ale jest są problem... mieszkańcami gminy Ogrodzieńca, tylko teren ich jest. No ale podatki gdzie płacą? No właśnie, bo to... A wyborcami są miasta Ogrodzieńca. To nawet gdyby to jakieś koszty były, to ja powiem tak, że jeżeli jest wola mieszkańców, to nawet gdyby koszty były związane z gminy, to w ogóle nie ma o czym gadać, ale nawet koszty takie mieszkańców, którzy to powinna, nie wiem, gmina próbować przejąć, bo to są ludzie, którzy chcą z nami być w jednej wspólnocie. No. Tak. Czy tak jak mówię, koszty nie będą zbyt wysokie, dotyczą tylko i wyłącznie zmiany danych ewidencyjnych gruntu. Tylko tam powiedzmy jest rzeczywiście pewien konflikt ze stanowieniem ogrodzieńca. Może jeszcze się ktoś zgłosi, będzie chciał. To niedługo nie będzie w Pilicy, tylko ogród. Jeszcze informacji, jeżeli Państwo zainteresują. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna, ja tak woli informacji mniej więcej Państwu na świetle, kiedy ten problem mógł powstać, bo śledzę pewne posunięcia administracyjne, jakie się dokonywały w Polsce od lat 40. Nastąpiło to w roku 56 najprawdopodobniej. Bo ustawa z dnia 12 listopada 1955 roku, która z dniem 1 stycznia 1956 roku Gromadę Giebu, Gromadę Ogrodzieniec, Kodzan, Przejrzyszów przeniosła z powiatu olkuskiego do powiatu zadeciańskiego. W tym momencie prawdopodobnie nastąpił ten błąd, prawdopodobnie robił to ktoś z zabiórka i ta miejscowość została tak podzielona. Jak zostało wcześniej, jak na pewno większość Państwa pamięta, wszystko to było województwo kieleckie, potem zostało podzielone na krakowskie i katowickie. W tym momencie zostało to zamieszanie powstało właśnie aż do tego tytułu, że nikt wtedy nie patrzył na to, gdzie mieszka i tak dalej. Chodziło o dobro wspólne, które mieszkańcy wypracowywali. Nie było żadnej dotacji i tak dalej. Nikt się dlatego, co Państwo nie ubiegał dzisiaj. Mamy sprawę pewne unijne i mieszkańcy mogą skorzystać pewnie z wielu dotacji, wszelkich tam subwencji. Warto by było tą sprawę uregulować, bo w tym wypadku ci ludzie, pewnie, którzy zawsze należeli do budowania, nigdy, jeżeli Państwo zapytacie, nigdy nie budował się na Biskupicach, nigdy nie mieszkał na Biskupicach, tylko zawsze w Łódzowie, dobrze by było, żeby też korzystali, powiedzmy, na tych samych prawach, co mieszkańcy Ogrodzieńca. Dzisiaj jest ustawione tak, że Spilnicy nie dostaną żadnych dotacji, jeżeli chodzi, powiedzmy, nam do likwidacji azbestu czy innych, powiedzmy, surowców. Gmina Ogrodzieniec też nie, bo płacą podatki na terenie gminy Pilica. Także naprawdę z naszej strony wydaje mi się, tak jak tutaj kolega Janowska powiedział, że nie powinno być żadnego problemu. Dobrze by było, żeby gmina Pilica czy radni gminy Pilica podeszli w ten sam sposób
i wyregulować tą sprawę i byłoby to naprawdę dobre dla gmina Pilica, nie straci nic, a ludzie będą zadowoleni i zajęci, że o to wszystkim chodzi. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, bardzo proszę. To jakaś? Rada Miejska w Obrowicu, pana co następuje. Mając na uwadze jednomyślną wolę mieszkańców zameldowanych w Kurzowie przy ulicy Młodzieży od numeru 1 do 10, w domach położonych na terenie obrębu geodezyjnego biskupice w gminie Pilica, którzy chcą stać się pełnoprawnymi mieszkańcami gminy Ogrodzieniec, wyrażoną w trakcie wybrania mieszkańców sołectwa Kurzów w dniu 8 grudnia 2015 roku. Treść pisma z dnia 16 grudnia 2015 roku, podpisanego przez 30 mieszkańców zameldowanych w Kulcowie przy ulicy Młodzieży nr 1 do 10, w domach położonych na terenie obrębu geodezyjnego biskupice, oświadczających, że chcą być pełnoprawnymi mieszkańcami gminy Obrodzieniec. Jednomyślną wolę mieszkańców wyrażoną w dniu 14 stycznia 2016 roku na zebraniu mieszkańców zameldowanych w Kulcowie przy ulicy Młodzieży nr 1 do 10, chcących być mieszkańcami gminy Ogrodzieniec. Wieloletnią współpracę i bardzo dobre relacje sąsiednie z gminą Pilica. Rada Miejska w Ogrodzieńcu zwraca się o podjęcie działań w celu opracowania procedury i harmonogramu zmian granic administracyjnych gminy Ogrodzieniec poprzez włączenie do gminy Ogrodzieniec nieruchomości o powierzchni kilkunastu hektarów, na których są zameldowani mieszkańcy Kurzowie przy ulicy Młodzieży nr 1 do 10. W domach położonych na terenie obrębu geodezyjnego biskupice gminy Ogrodzieniec. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Ogrodzieniec. Uchwała przewodniczący. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Była jedna ze przyczyn naprawiana, tutaj
końcowym na skończonym odcinku ulicy Olkuskiej. Sprawę przekażemy do zarządcy drogi. Droga niestety jest już po, czy przebudowa jest niestety po gwarancji i w ramach jakichś nazwach kompetencyjnych zarządca drogi te dzielki będzie musiał wykonać. Jest pan kierownik i referatu, także proszę o przygotowanie pisma w tej sprawie. Przejazd pomiędzy wspólnotą nr 8 i nr 9 na ulicy Słowackiego czy ośrodku Słowackiego w Rodzieńcu to problem odwieczny. Faktycznie dzisiaj mamy taką sytuację, że samochodów jest coraz więcej. Samochodów właścicieli, głównie właścicieli mieszkańców zamieszkałych w tych wspólnotach. Zdarza się niestety też tak, że parkowane samochody utrudniają zarówno odśnieżanie, jak i dojazd większych samochodów. Mieliśmy swego czasu taki bardzo niepokojący sygnał. Był problem z dojazdem karetki pogotowia ratunkowego, bo akurat tak ktoś nieroztropnie, nierozważnie źle zaparkował, że karetka nie mogła przejechać pomiędzy blokami. W tej sprawie już poczyniliśmy rozmowy z panią Agnieszką Dzieniak, z prezesem przedsiębiorstwa komunalnego Ogrodzienie. Rozmawiałem też z panem Adamem Głowem, który u nas zajmuje się drogami gminnymi. Sytuację mamy taką, że same tereny wspólnot, działki są własnością wspólnot mieszkaniowych, natomiast ulica czy droga, te drogi wewnętrzne są drogami będącymi własnością gminy. I po prostu tutaj, jeżeli nam się uda porozumieć ze wspólnotami z Słowackiego 8 i ze Słowackiego 9 i uda nam się pozyskać ten grunt, bo dzisiaj nie ma mowy o poszerzeniu tej drogi, nie ma mowy o zrobieniu czy parkingu, czy poszerzeniu drogi przez gminę, jeżeli nie będziemy mieli gruntu. Także przyjmuję tę uwagę tutaj do jakieś rozpracowania do pracy, ale wola z naszej strony jest, żeby ten temat rozwiązać i mam nadzieję, że jeżeli wspólnoty mieszkaniowe również tutaj jakoś uda nam się porozumieć, czekają nas w najbliższych miesiącach zebrania wspólnot, no to mam nadzieję, że w ramach jakiegoś bieżących spraw uda się rozwiązać. Jest pani Agnieszka tutaj dzisiaj obecna na obradach, także mam nadzieję, że ten temat też przekazuję do przemyślenia, do rozważenia i będziemy zmierzać w kierunku jego rozwiązania. Jeśli chodzi o oświetlenie ulicy Bursztynowej, wspomniałem na komisji radnym o tym, że a sprawa została wywołana pismem mieszkańców właśnie z pewną ochotnik i oświetlenia dla tej ulicy. Wspomniałem na komisji, że na chwilę obecną przyjmujemy zadanie do jakiegoś, powiedzmy, jako potrzebę do realizacji, ale przyznam tak uczciwie, szczerze, że na chwilę obecną nie widzę możliwości sfinansowania tego zadania. Przekazane pismo do urzędu tutaj z biura rady, dyskutowaliśmy wczoraj z panem kierownikiem Mikulskim, przygotowujemy odpowiedź autorowi i przedstawimy uczciwie sprawę, że na chwilę obecną pewnie takiej możliwości nie ma, bo po prostu środki, które w tej chwili ewentualnie z ubiegłego roku jako wolne środki mielibyśmy jeszcze do podziału na komisji, dawałem taką relację, widziałbym raczej na rozpoczęcie czy realizację już obiecanych mieszkańcom w innej części gminy realizację zadań, a po prostu to, ponieważ to jest kwestia ostatniego roku, ostatnich pół roku czy ostatnich miesięcy, myślę, że po prostu powinno, czy będzie musiało nieco poczekać. Proszę Państwa, czy można tutaj sprawozdanie może, tak? Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, właściwie w ostatnim czasie, to jest ostatnich trzech tygodniach, bo mieliśmy sesję 29 grudnia, dwie ważne sprawy wydarzyły się i chciałbym je tutaj dość szeroko przybliżyć. Jedna to jest to, co było przedmiotem uchwały przed chwilą podejmowanej. W styczniu spotkaliśmy się w różnych zespołach, aby przygotować się do spotkania
zaproponowaliśmy spotkanie, aby można było przede wszystkim przedyskutować sprawę uporządkowania zamieszkania mieszkańców przy ulicy Turystycznej, przepraszam, w ulicy Młodzieży od numer 1 do 10 i ewentualnie jakieś zaplanować jakieś działania na przyszłość. Ku mojemu, powiedzmy, zaskoczeniu sprawa jest właściwie, wydaje mi się, bardzo oczywista, bo 100% mieszkańców wyraża wolę przyłączenia jej do sołectwa Górników. Mówię ku mojemu zaskoczeniu, ponieważ rzadko się zdarza, aby 100% mieszkańców było tak jednomyślnie. W różnych sprawach dotyczących naszych sołectw, naszych społeczności, najczęściej zdarza się tak, że jedna, dwie, trzy rodziny mają odmienne zdanie. I wtedy nam się pojawia problem, że po prostu gdzie tą sprawiedliwość, jakoś tutaj staracie społeczną ustalić. Tutaj w czasie spotkania odczytaliśmy dla poszczególnych budynków konkretne adresy, konkretne nazwiska, konkretne zapytanie. Wszyscy mieszkańcy wręcz oczekują, mało z tego, powiedział, że nawet może mają pewien żal do nas urzędników, że przez tyle lat nie udało się ich spraw regulować. Tak jak tutaj pan sołtys przed chwilą wspomniał, że po prostu ci mieszkańcy nie są winni. Oni zostali przez pewne zmiany ustrojowe tutaj zaskoczeni pewnymi czynnościami administracyjnymi, ani o to nie wnioskowali, ani nic. Natomiast stali się też, można powiedzieć, pewnego rodzaju tutaj ofiarami, czy też skutki są dla nich niekorzystne, ponieważ w ostatnich latach pojawiły się i będą w najbliższych latach dostępne dla mieszkańców możliwości pozyskania środków unijnych. I tutaj już niestety przy rozpatrywaniu wniosków, bądź składaną przez gminę Bilica, bądź składaną przez gminę Ogrodzinie, są wątpliwości co do tego, czy tych mieszkańców można jako beneficjentów traktować. Gmina Bilica otrzymała jednoznaczną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, że ci mieszkańcy nie mogą korzystać z programu budowy instalacji solarnych w gminie Bilica, ponieważ są członkami społeczności GURZ-u gmina Ogrodzieniec. Z kolei, gdy my jako gmina staraliśmy się przygotować wniosek aplikacyjny w tym samym programie dotyczącym solaru, pamiętacie państwo, że 2-3 lata temu staraliśmy się o to, nie uwzględniliśmy tych mieszkańców, ponieważ wymagany było wykaz ewidencji gruntów działek, na których gmina planowała realizować solary i wówczas okazało się, że te działki nie są w gminie Ogrodzieniec, a są w gminie Pilica. I tutaj po prostu ci mieszkańcy ani z jednej gminy, ani z drugiej niestety skorzystać nie mogli. To może w sumie dobrze się stało, że sprawa wypłynęła przy okazji tych solarów realizowanych w gminie Pilica, bo gdyby nie to, to prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat jest sprawa była nieuregulowana i gdybyśmy my jako jedna czy druga gmina chcieli z jakichś programów prowoskich skorzystać, pojawiłby się ten problem i rozczarowanie, rozgoryczenie mieszkańców na pewno byłoby wielokrotne. Także ten temat tutaj mamy, myślę, już w tej chwili jasno sprecyzowany, jest podjęta uchwała i już myślę, że tutaj sekretarz dość wyczerpująco sprawę. Działania. Tak, sekretarz przedstawił sprawę, działania są uruchomione, będziemy je kontynuować. Natomiast ja chciałbym omówić dość, powiedzmy, tak szeroko drugi temat, który w ostatnim czasie jest u nas tutaj, jakoś zajmujemy się nim, to jest sprawa błędu, jaki pojawił się przy publikacji uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z 2009 roku, a dokładnie z 6 kwietnia, uchwały dotyczącej regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za, to jest uchwała dotycząca regulaminu za określającego wysokość, a szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, dodatków mieszkaniowych i innych regulaminu, który również w swojej treści zawiera zapisy dotyczące wypłacania nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z artykułem
49 ustawy Karta Nauczyciela, a artykuł ten w swojej zawartości mówi o tym, że w budżetach organów prowadzących, czyli w przypadku nas, w przypadku szkół, gminy Obrodzienka, szkół podstawowych i gimnazjum, mamy obowiązek wyodrębnienia 1% kwoty z ogólnego funduszu wydatków na wynagrodzenia dla oświaty i przeznaczenia tego 1% na przyznawane w szkołach nagrody. Przy czym te nagrody są udzielane przez dyrektorów szkół, a także część z tych nagród może być przyznawana przez organ prowadzący, przez gminę, przez burmistrza, zgodnie z regulaminem opracowanym, uchwalonym przez Radę Miejską. I tak się właśnie tutaj w tym wypadku stało, że mieliśmy taki regulamin co roku uchwalany przez Radę, albowiem wynikało to z pewnego stanu prawnego, który to stan prawny zmienił się na początku stycznia 2009 roku. I w poprzednich latach, na każdy następny rok, Rada Miejska uchwalała regulamin i na rok 2009, w końcówce grudnia, taki regulamin 2008 roku został uchwalony i zezwalał on na rok 2009 na przyznanie tych nagród i wypłatę dodatków dla nauczycieli. Po czym okazało się, że nowelizacja Karty Nauczyciela spowodowała na początku roku 2009, że jest możliwe uchwalenie regulaminu bezterminowo, bez określenia powiedzmy tego głównego terminu, czyli uchwalony regulamin w 2009 roku mógł na kolejne lata służyć, nie musiał być po prostu co roku uchwalany. No bo tak praktycznie to wyglądało, że co roku uchwalaliśmy te same regulaminy, bo nic nie zmieniło, prawda? Ani kwoty się nie zmieniły dodatków, ani zasadniczy, no praktycznie w żadnym punkcie jakichś zasadniczych zmian nie było, bo po prostu no to, co jest wymagane przepisami prawa, regulamin po prostu zawierał i tutaj po prostu było co roku tylko zmieniana była data i na kolejny rok był obowiązujący. Rada Miejska ówczesna w kwietniu 2009 roku skorzystała z takiej możliwości uchwalenia regulaminu bezterminowego i ten regulamin był zamiarem obowiązywania właśnie od roku 2009, od 1 stycznia 2009. Taki regulamin został opracowany, został w marcu, w ostatnim dniu marca przesłany do Biura Rady w związku z przygotowywaną na 6 kwietnia 2009 roku uchwałą sesji Rady Miejskiej. I w porządku obrad taki regulamin się znalazł. Zgodnie ze zwyczajami panującymi do tej pory publikujemy wszystkie projekty uchwał na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Tak też się wówczas stało. Ten regulamin ponadto był jeszcze konsultowany ze związkami zawodowymi. Była cała procedura tutaj zachowana. Został omówiony i na komisjach, a następnie na sesji 6 kwietnia przegłosowany i w stosunku do regulaminu z 2008 roku z 19 grudnia, czyli tego ostatniego regulaminu wcześniejszego, różnił się jedynie tym, że w treści uchwała nie określała czasu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009, ale w treści zawierał informację, że obowiązuje od 1 stycznia 2009, o czym radni również byli informowani przy omawianiu regulaminu przez sekretarza. Było to również jednoznacznie powiedziane, zaprotokołowane. Z tamtego czasu zachowały nam się właśnie i protokół sesji, i materiały sesyjne. Rada jednogłośnie regulamin przyjęła i no, stał się powiedzmy dokumentem prawa miejscowego, podlegał publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W każdym razie intencja Rady tutaj w postaci uchwały została opublikowana. Natomiast niestety fatalnie się stało, że w trakcie opracowania dokumentu do publikacji, czyli powiedzmy z brudnopisu na czystopis, te prace polegają na tym, że nadaje się projektowi uchwały.
uchwały. Numer dokonuje się ewentualnie korekt, które w trakcie dyskusji nad uchwałami są zostały to dokonane, natomiast fatalnie się stało, że niestety tutaj biuro rady pracując nad uchwałą nie zauważyło, że praca była na pliku z poprzedniej wersji uchwały, nie wszystkie poprawki zostały naniesione. Niefortunnie nie została naniesiona poprawka dotycząca daty. I w treści uchwały opublikowanej w naszym Biuletynie Informacji Publicznej i w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody, w Dzienniku Urzędowym Wojewody, w jednym zdaniu na samej uchwale, która ma nowy numer, nową datę podjęcia, pojawiła się stara informacja dotycząca okresu obowiązywania tej uchwały od 1 stycznia do 31 grudnia 2009. I tutaj po prostu to mamy w chwili obecnej rok 2016. Być może ten błąd byłby może nawet być może niezauważony przez nikogo. Gdyby nie fakt, że pamiętacie Państwo, mieliśmy w grudniu pismo od pana wojewody śląskiego skierowane do rady o skardze, jaką złożył na działalność burmistrza jeden z mieszkańców naszej gminy, a któremu to mieszkańcowi nie satysfakcjonowała go odpowiedź przeze mnie udzielona na temat nagród dla nauczycieli. Sprawa była, też krótko ją przypomnę, taka o to, że pan mieszkaniec zwrócił się do mnie z zapytaniem o wypłatę nauczycieli, oburzony tym, dodatków i nagród dla nauczycieli, oburzony tym, że gmina jest w tak złej sytuacji finansowej, zdaniem tego pana, że nagrody zostały wypłacone, świadcząc powiedzmy o niegospodarności, że nie powinny być wypłacane, że po prostu, że tak nie może być, że są nagrody wypłacane, skoro gmina jest zadłużona, skoro gmina ma inne potrzeby w budżecie. Na zadane mi pytania ja udzieliłem informacji w zakresie tutaj tych dodatków, wyjaśniając dokładnie, o co pytał mieszkaniec, jakie kwoty na poszczególne szkoły zostały przydzielone i podałem podstawę prawną do wypłaty tych nagród, wskazując na kartę nauczyciela, ustawę karta nauczyciela, a również tutaj na regulamin ten 6 kwietnia 2009 roku. I mieszkaniec po prostu, mając tą informację ode mnie, że taki regulamin istnieje, po prostu ten dokument otwarł, zobaczył, że jest data ograniczona obowiązywania tego dokumentu, bo niestety uchwała została wadliwie z wadą opublikowana i złożył skargę do pana wojewody na działalność burmistrza, jakoby burmistrz niezgodnie z prawem wypłacał w latach kolejnych, czyli 2010, 11, 12, 13, aż do roku 15 nagrody nauczycielom, bo przecież miał tylko pełnomocnictwo czy zezwolenie na jeden rok. No i tutaj faktycznie wojewoda śląski tematem się zainteresował, przekazał Radzie do rozpatrzenia pismo mieszkańca, jednocześnie informując Regionalną Izbę Obrachunkową o zaistniałym fakcie. Prawdopodobnie tak myślę, że będzie ona przedmiotem badań czy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w czasie kontroli gospodarki finansowej gminy. No, ale temat generalnie, chciałem zwrócić na to uwagę, wypłynął dzięki temu, że jednak ta kontrola społeczna jest, że powiedzmy, że jednak mieszkańcy interesują się tym, co się dzieje, czytają nasze tutaj podejmowane uchwały. Ja myślę, że bardzo dobrze, bo po prostu no, w ten sposób się tutaj nawzajem zainformujemy i nawzajem się, powiedzmy, nas mobilizuje do uważniejszej pracy, bo jak okazuje się, ta cała historia została wywołana pomyłką po prostu pracownika. Pomyłką pracownika, który przy pracy nad uchwałą do publikacji, po prostu tak jak każdemu z nas, myślę, taki przypadek może się przydarzyć, po prostu dokona pewnej technicznej pomyłki pisarskiej, natomiast absolutnie nie było tutaj ani intencją, myślę, nikogo, żeby celowo publikować uchwałę z błędem.
Co nas czeka w najbliższym czasie? Ja jestem po rozmowie z nadzorem prawnym województwa śląskiego. To jest inny wydział niż wydział kontroli, który dekretował do nas pismo w sprawie tej skargi, ale do wojewody informacje przesłaliśmy z opisem całej tej sytuacji, wyjaśniające pismo z ustaleniami, które poczyniliśmy dotyczące, dlaczego tak się stało, że uchwała została opublikowana, otrzymał również pan przewodniczący komisji rewizyjnej. Mam nadzieję, że komisja rewizyjna z tymi materiałami się zapozna. I skierowaliśmy również tutaj już po konsultacji z nadzorem prawnym pismo wyjaśniające do wojewody śląskiego z prośbą o sprostowanie tej pomyłki w dzienniku urzędowym, no w trybie jednak uznania, że jest to pomyłka, powiedzmy, wynikająca z błędu, niezamierzonego błędu pracownika. Jakie stanowisko zajmie wojewoda śląski? Czy to sprostowanie uzna i opublikuje właściwą treść uchwały, czy też w innej formie jakieś rozstrzygnięcie wyda? Musimy poczekać, bo sprawa jest aktualnie w tej chwili w trakcie załatwiania. Pismo za pomocą ePUAP-u wysłaliśmy dziś rano. Ja rozmawiałem z nadzorem prawnym w piątek, także sprawa jest absolutnie w tej chwili na bieżąco tutaj, powiedzmy, konsultowana i załatwiana. I myślę, że gdy otrzymamy tutaj, jakie stanowisko jest wojewody śląskiego, wówczas rada też być może tutaj w sprawie tego regulaminu będzie jeszcze musiała się zająć. Ale tak jak tutaj ten temat poprzednio dość referując, udało nam się ustalić, dlaczego tak się stało. I odjemnym tematem jest zasadność skargi mieszkańca. Bo oczywiście wojewoda śląski, otrzymując pismo zatytułowane skarga na działalność burmistrza, przekazał go radzie do rozpatrzenia, a rada po prostu tutaj jakoś też musi się zająć. Mamy niejako tą skargę, wydaje mi się, w dwóch takich, można powiedzieć, obszarach do rozpatrzenia. Pierwsza, czy to, że udzielona odpowiedź mieszkańcowi jego nie zadawala, bo oczekiwał by innej, ale otrzymał odpowiedź, może być przedmiotem skargi na działalność wójta, burmistrza, prezydenta, prawda? To jest jedna rzecz, bo inna by sytuacja była, gdyby został lekceważony, gdyby odpowiedzi nie otrzymał. A to, że mieszkaniec nie zgadza się z tym, że są wypłacane, bo muszą być nagrody, to już poza jest naszymi możliwościami. Odpowiedź otrzymał, że się z nią nie zgadza, to jest inna rzecz. I drugie zagadnienie w tej chwili, które nam się tutaj pojawiło, czy to, że została opublikowana uchwała w innym brzmieniu niż ta, która została przez radę przegłosowana, to ja jestem za to winny, ja jestem odpowiedzialny i można mi przypisać w formie skargi na moją działalność, czy też nie. No jak wykazało postępowanie, mojej winy tutaj nie było, a skarga dotyczyła do wojewody mojej osoby, w związku z tym myślę, że należy się tutaj, komisja rewizyjna będzie się musiała zastanowić i ewentualnie jakoś z tego wybrnąć, bo sądzę, że na sesji tej tutaj następny temat zgodnie z zasadami w trybie rozpatrywania skargi, jakieś stanowisko po prostu będziemy musieli zająć, czy rada będzie musiała zająć, czy skarga jest zasadna, czy jest niezasadna. Jeżeli jest niezasadna, jakoś trzeba będzie to uzasadnić, argumentować. No i teraz właśnie, czy niezasadna, to powiedzmy, odpowiedź nie zadawała obywatela, to jest powód do złożenia skargi, czy też nie, a także dotyczy, czy skarga na, nie wiem, działalność polegającą na tym, że się wypłacało dodatki bez regulaminu, można przypisać winę burmistrzowi, czy też po prostu, niestety, na szczęście, nie jest to moja wina. Także generalnie w ostatnich trzech tygodniach
te dwa tematy były takie, wydaje mi się, najważniejsze i które chciałem dość szeroko omówić. Ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo dzisiaj na sesji w zmianach planu dochodów i wydatków rozdysponowaliśmy część wolnych środków z roku ubiegłego. Ja chciałbym powiedzieć, że mamy jeszcze troszeczkę środków wolnych z ubiegłego roku nierozdysponowanych. Będzie Rada Miejska decydować, na co je rozdysponować. Natomiast te zadania, które dzisiaj zostały do budżetu wprowadzone, to jest tak, jak umawialiśmy się przy uchwalaniu budżetu, zadania, które zostały usunięte z WPF-u na grudniu, ponieważ przy uchwalaniu budżetu nie mieliśmy możliwości pokazania pokrycia tych wydatków, a sprawa dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na zadania, które zamierzamy zgłosić do zintegrowanych inwestycji terytorialnych, dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. To jest utylizację azbestu na budynkach gminnych. I tutaj mamy trzy remizy, czy budynki remiz ochotniczej straży pożarnej w Podzamczu, w Ryczowie i w Gurzowie, bo na tych budynkach jeszcze mamy klatki azbestowe. I termomodernizację i jeszcze budynki jeszcze mamy. Administracja budynków komunalnych przy ulicy Słowackiego, stary budynek budowlany w cementowni i w Kiełkowicach starą szkołę. Ponadto, jak tutaj było to poprzednio, to Państwo pewnie już to zauważyli, przywracamy zadanie polegające na likwidacji niskiej emisji spalin w gminie Ogrodzieniec. Tutaj chcemy poddać zabiegom termomodernizacyjnym ten budynek, którym odradujemy, i budynki inne, to jest tam, gdzie jest możliwość skorzystania połączenia tych wymiany dachów azbestowych, również żeby je docieplić i starać się o dofinansowanie z funduszu unijnych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To są zadania projektowe, które mamy ogłoszone już w tej chwili przetarg. Jutro otwieramy oferty, czekamy na projektantów. Rozpoczną się prace projektowe. Z tych prac projektowych powstaną i dokumentacje, i kosztorysy, kwoty poszczególnych zadań inwestycyjnych, które będziemy wprowadzić do budżetu. A w nawiązaniu do, już tutaj też informowaliśmy w przeszłości wielokrotnie, że mamy nadzieję na to, że gmina jest w priorytecie 4.3, czyli to jest efektywność energetyczna, i w priorytecie 6.1, to jest ochrona środowiska i gospodarka odpadami, w ramach regionalnego programu operacyjnego otrzymamy dofinansowanie. To jest jedna rzecz. I to zadanie, które się nowe pojawiło, to jest przebudowa dróg gminnych w ramach krajowego programu, dokładnie nazwę tutaj nie przytoczę, ale dotyczy on przebudowy, budowy dróg gminnych i powiatowych. Złożyliśmy w związku z ogłoszonym konkursem w jesieni ubiegłego roku, złożyliśmy propozycję dofinansowania połączenia dwóch dróg wojewódzkich, to jest drogi wojewódzkiej 790, i siedzi to jest ulica 1 Maja i ulicy 791, połączenie ich przez przebudowaną i dostosowaną do standardów obecnych ulicą Południową, Piastowską. W ten sposób, no niejako upraszczając czy skracając komunikację czy na kierunku Olkusz, Kraków, Dąbrowa Górnicza, skracając trasę przyjazdu, ale odciążając przede wszystkim centrum Ogrodzieńca. Nasz wniosek otrzymał bardzo dobrą notację, na sporą liczbę wniosków. Uplasowaliśmy się na drugiej pozycji w województwie śląskim i mamy nadzieję, że raczej pewność, że dofinansowanie otrzymamy, a z uwagi na to, że umowy będą do podpisania prawdopodobnie na przełomie stycznia, lutego, będzie ogłoszony. Chcielibyśmy jak najszybciej ogłosić przetarg po prostu na to zadanie, bo jest dobra pora taka zimowo, wczesnowiosenna na przetargi drogowe, bo z oszczędności, które mam nadzieję pojawiłyby się, chcielibyśmy
te oszczędności przeznaczyć na kolejne zadania drogowe. Także to zadanie dlatego się pojawiło. Chciałbym tutaj jeszcze może uprzedzić czy powiedzieć, że złożyliśmy również wniosek na kolejne zadanie drogowe, to jest budowa drogi łączącej sołectwo Gulzów z sołectwem Mokrus do programu rozwoju obszarów wiejskich w związku z też złożonym konkursem przez Zarząd Województwa Śląskiego. Wartość tej przebudowy drogi to jest 800 tysięcy złotych. Wnioskujemy o dotację w wysokości 500 000 zł, 300 tysięcy po naszej stronie, ale jeszcze nie mamy żadnych informacji po prostu. Nie wiemy, jak wniosek został oceniony, czy ma szansę otrzymania dofinansowania. Wiem tyle, że bardzo duże zainteresowanie było z gmin i powiatu województwa śląskiego tym konkursem i po prostu dopóki nie będziemy mieli jakichś takich jasnych przesłanek, że szansa na dofinansowanie jest, no to nie ma sensu zadania umieszczać do planu finansowego, bo po prostu poczekamy, aż będzie ewentualnie możliwość zapoznania się z listą rankingową. Tutaj była taka możliwość, że mogliśmy zarezerwować, czyli podpisać oświadczenie o posiadaniu środków i my je tutaj mamy właśnie niewykorzystane jako wolne środki z roku ubiegłego. Gdyby się okazało, że zadanie byłoby do dofinansowania, to wtedy dopiero znajdzie się w budżecie. Gdyby było inaczej, no to będzie nam smutno, ale te środki przeznaczymy na inne zadania drogowe w gminie. Ja chciałbym, tak tylko powiedzmy, no niejako uprzedzając jakąś rozmowę czy dyskusję o drogach, Państwu radnym i sołtysom przedstawić taką naszą analizę w urzędzie, jaką przeprowadziliśmy kilka dni temu z panem kierownikiem Misulskim i z panem Zdzimierzem Głąbą w zakresie potrzeb, powiedzmy, jakichś remontowych dróg. Mówię o zadaniach inwestycyjnych, nie mówię o bieżących naprawach czy jakichś takich drobnych drogowych sprawach, ale o zadaniach inwestycyjnych i mamy sytuację taką, że bardzo wskazane byłaby i tutaj deklarowaliśmy chęć kontynuacji remontu budowy chodników przy drogach wojewódzkich przy DW790, aby nam nie uciekły uzgodnienia. Projekty deklarowaliśmy, jeżeli będzie taka możliwość ze strony Zarządu Województwa Śląskiego, to chciałbym kontynuować budowę chodnika w Gieble Kolonii i po Zamrzu. W ubiegłym roku wspólnie z Województwem Śląskim wykonaliśmy część chodnika przy ulicy Wojska Polskiego. Mamy dokumentację na całość, aż do tutaj po rozwidlenia na Kierkowice i no, trzeba byłoby zadbać o to, żeby to zadanie kontynuować. Mamy wykonane dokumentacje na przebudowę dróg w Ogrodzieńcu, to jest plac Piłsudskiego, wymiana tej drzewinki, która jest w bardzo złym stanie na nową nawierzchnię i ulicę Różaną w Ogrodzieńcu, to jest na osiedlu domów jednorodzinnych, też od lat oczekiwane zadanie. Ponadto rozmawialiśmy jakiś czas temu z powiatem, z powiatowym zarządem dróg, rozmawialiśmy z zarządem powiatu o tym, żeby postarać się po wielu latach takiego pewnego zastoju, jednak postarać się o poprawę stanu chodników przy drogach powiatowych i chcielibyśmy tutaj powiedzmy wspólnie, ewentualnie przy ulicy Częstochowskiej w Gieble podjąć się wspólnego przebudowy chodnika. Z funduszu sołeckiego jest część środków przeznaczonych na ten cel. I tutaj jeszcze no, musielibyśmy się doprecyzować w czasie spotkania, jakby mogła wspólna realizacja tych remontów wyglądać, ale chcielibyśmy, żeby wykorzystać tą sprawę. Ponadto na Pogasówce mamy tutaj też przeznaczone środki na przy drodze wojewódzkiej, na okolicy przystanku na chodniki też. Po prostu, gdy się okaże, że dokumentacji będzie potrzeba być może coś dołożyć, na to musimy być ewentualnie przygotowani. Proszę Państwa, ulica Poniatowskiego na Pogasówce, to jest taka boczna
droga na, można powiedzieć, na zniesieniu powiatu zawiercie do zawiercia po lewej stronie. Tam jest kilkanaście budynków od lat z problemami dojazdu do posesji. Przyznam się szczerze, że nawet nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, że taka sytuacja ma miejsce. Też jest potrzeba, żeby tą drogę dojazdową tam poprawić i to w tym zakresie tutaj też pracujemy. Też chciałbym, żeby jak najszybciej to zrobić na Siubarni. Siubarnia to jest jedna z tych miejscowości w gminie, która ma jedną z najgorszych, co prawda mały przysiłek, ale po prostu stan drogi jest wyjątkowo zły i po prostu to też na tym pracujemy, żeby ewentualnie coś z tym zrobić. I proszę Państwa, teraz też przy okazji no, przebudowy ulicy Południowej i Piastowskiej udało nam się tutaj porozumieć ze starostą zawierciańskim. I w projekcie budżetu powiatu, jeżeli dobrze zauważyłem, to jest przewidziana przebudowa ulicy Spacerowej. Gdyby tak się stało, a my byśmy wyremontowali czy przebudowali ulicę Piastowską, to tutaj mielibyśmy taki dosyć fajny układ już na osiedlu wyremontowanych dróg, czyli Spacerowa, Piastowska i Południowa, i zmierzalibyśmy tutaj z powiatem zawierciańskim do zamiany czy do przejęcia od powiatu zawierciańskiego Spacerowej, ponieważ ulica Spacerowa jest drogą powiatową, a właściwie no, nie wykazuje charakteru cechy drogi powiatowej, jest drogą, powiedzmy, można powiedzieć, ślepą, no, prowadzącą właściwie nawet do nikąd, także tutaj też powiat jest zainteresowany, żeby tą sprawę uregulować. Ale gdybyśmy przystąpili do przebudowy ulicy Południowej, aż prosi się, żeby zrobić troszeczkę porządku przy przychodni zdrowia i przy ulicy tutaj Mostowa i Krótka, bo w ubiegłym roku zrobiliśmy nowe chodniki tutaj w okolicach Placu Wolności, natomiast prosi się, żeby to nie zatrzymać się i przy przychodni zrobić troszeczkę porządku. Prosiłem pana dyrektora Kuśmierskiego, żeby przygotował dokumentację zagospodarowania działki tutaj przy przychodni, żebyśmy przynajmniej wiedzieli, jaki to jest rząd wielkości, ale myślę, że to byłaby też taka potrzebna dla nas wszystkich inwestycja, zadanie, bo z przychodni korzystają wszyscy. Prawie wszyscy. Każdy na pewno, ci, którzy mają kłopoty ze zdrowiem. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Wnioski o oświadczenie. Szanowni Państwo, ja bym tutaj jedną prośbę odnośnie nieczesnej uchwały regulaminie. Nie dajmy się zwariować, to jest tylko błąd pisarski. Naprawdę to jest wojewoda w swojej mądrości. Nawet nie potrzebował chyba wyjaśnień, tylko od razu to poprawił. Ja podpisałem tą uchwałę przed głosowaniem, też nie zauważyłem. Nadzór prawny wojewody chyba też ją oceniał, też nie zauważył rozbieżności. Więc nie dajmy się zwariować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Jeżeli nie ma, to na pewno kolejna sesja w trzeci wtorek, a czwarty 23 lutego się mogła odbyć. Czy są jakieś uwagi do tego, czy nie zgoda? Jest to podyktowane po prostu tajami. Porównanie są, ale będzie wcześniej, jak to jeszcze się. Tyle w związku z wyczerpaniem zarządu obrad, zamykam sesję.